Do kolonii zostało zaproszonych 7 młodych kompozytorów. Każdy z nich miał okazję do 2–1,5 godzinnych prób ze wspaniałymi muzykami z Music Fabrique. Myślę, że wszyscy jesteśmy zaskoczeni atmosferą, która tutaj panuje, niezwykle przyjacielską, i też bardzo profesjonalnym podejściem muzyków, którzy z wielkim respektem odnosili się do tego, co zapisane, i do tego, co kompozytor ma w swojej wyobraźni. Maybe more sultasa and more sumpontricello. In general. Yeah, in general. Yes, in general. Yes. More. Uwag, które nam dawał i dyrygent, i poszczególni muzycy. Wspaniałe było to, że czuć w ich stosunku do nas, że no nie chodzi o to, żeby dawać uwagi, byle tylko one były, ale żeby jakby podnieść poziom naszej pracy, tak? Żeby w przyszłości nie nasze kompozycje były lepsze, forma zapisu była prostsza, czyli żeby się skupić na muzyce, a nie na rozczytywaniu partytur. To jest dużo w sumie uwagi zostało na to poświęcone i świetne jest to, że ta ranga muzyków jest tak wysoka, że to nie są nie jedynie wspaniali instrumentaliści, ale też wspaniali artyści. No. I would like to make it very nervous. Okay. We will see that. We will see that. Okay. Okay. Once again. Zgadzam, myślę, że to była świetna lekcja już nie samej pracy nad utworem, ale również prowadzenia próby, takiego profesjonalnego podejścia, żeby nie tracić czasu na zbędne jakieś kwestie, które można rozwiązać wcześniej. Także myślę, że to był taki duży właśnie krok w naszych karierach, praca z takim zespołem profesjonalnym. Niesamowite jest podejście muzyków do partii instrumentalnych, które przyszło im grać. Ja wyjeżdżam stąd z anegdotką, którą wszystkim opowiadam, mianowicie przed próbą podszedł do mnie jeden z muzyków i zapytał, czy ten dźwięk to tak ma być, czy to jest pomyłka, ponieważ odkrył w swojej partii pewną prawidłowość, a ten jeden dźwięk z kilkuset innych nie pasuje do całej reszty, w związku z czym odnaleźć błąd w utworze atonalnym, który rządzi się jakimiś swoimi wymyślonymi przeze mnie prawami, to jest naprawdę stopień wniknięcia w materię muzyczną. Nigdy nie pracowałem z takimi muzykami. 35 to 36? Yes, this is a quarter tone, but half tone trio, yes? Yes. Just so you know, in the part it should be a natural above the trill sign and not a flat in both of those parts. Aha. Might be worth yes. Knowing? Jeszcze dla mnie taką wisienką w torcie zdziwienia było już, jak się spotkaliśmy po ostatniej próbie i instrumentaliści zaproponowali, żeby wymienić się kontaktami i jeżeli będziemy mieli jakieś pytania, jakieś problemy, napisać do nich, że bardzo chętnie, zawsze można nagrać, wysłać próbkę, zrobić wszystko. Chcieliśmy podziękować oczywiście Instytutowi za zaproszenie nas do projektu i za profesjonalną organizację. Tym jesteśmy chyba najbardziej... Opiekę nad nami.